Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu RODM Online. Ja nazywam się Wiktoria Sakowicz, jestem konsultantką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, który jest prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A dzisiaj naszą gościnią jest pani Magda Łucjan, redaktorka, dziennikarka, autorka bestsellerowej książki Powstańcy oraz książki Dzieci Getto, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. To moje pierwsze pytanie jest takie, które od razu mi się nasunęło, to dlaczego zdecydowała się pani na tematykę Holokaustu i co chciała pani przekazać czytelnikom? No, jako że to jest druga książka, to najpierw zdecydowałam się na tematykę Powstania Warszawskiego, więc to była w pewnym sensie kontynuacja. Obie książki powstały na bazie cyklu rozmów, które były emitowane w TVN24. I takim praprzyczyną, dlaczego w ogóle postanowiłam rozmawiać ze świadkami historii, było to, że po prostu w pewnym momencie uznałam, że najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu oddać im przestrzeń do wypowiedzenia się, do opowiedzenia swojej historii. Brutalna prawda jest taka, że z roku na rok tych osób jest coraz mniej. W zasadzie połowy bohaterów książki Powstańcy już z nami nie ma. Chwilę po premierze książki Dzieci Getta zmarła bohaterka, jedna z bohaterek tej książki, więc to się po prostu dzieje co chwila. No i wiadomo, potem już nigdy nie będziemy mieli szansy porozmawiać z tymi ludźmi, więc tak naprawdę to była ta przyczyna, że ja po prostu chciałam oddać im głos, zapytać ich i posłuchać, jaka jest ich perspektywa, jakie są ich wspomnienia i jakie jest ich spojrzenie na dzisiejszą Polskę, na dzisiejszą młodzież i na tamte wydarzenia z dzisiejszej perspektywy. No tak, bo jak patrzymy na dzisiejsze dzieci, tak, no nie chcemy nawet sobie wyobrażać, co musiały przechodzić właśnie już te osoby, z którymi pani rozmawiała, jako już starsze osoby, ale patrzymy na te dzieci, które są ich rówieśnikami z tamtych lat, że musiały przechodzić coś tak okrutnego i coś tak okropnego, że musiały dorosnąć tak szybko. To jest w ogóle najbardziej dojmujące, kiedy się właśnie to czyta, takie te wspomnienia. I to jest chyba ta różnica między powstańcami od pani wcześniejszej książce, że tam już mieliśmy może nastolatków, które już osoby wchodzące w ten wiek dorosły. I też, co pani napisała, że powstańcom łatwiej było wracać do tych wspomnień, a dzieci, jako już oczywiście są starszym, ale im trudniej było wracać do wspomnień z lat dziecięcych. Tak, rzeczywiście to jest taka najbardziej zauważalna różnica w pracy nad książką Powstańcy kontra Dzieci Getta. Powstańcy, tak jak pani mówi, raczej chętnie opowiadali o swoich wspomnieniach. To też były tragiczne wspomnienia, ale te decyzje oni podejmowali sami wtedy, że wychodzą walczyć, że idą na ulicę, że wychodzą ze swojego domu i zostawiają swoich najbliższych. A więc mieli jakąś sprawczość. Jeżeli chodzi o dzieci getta, oni nie mieli absolutnie na nic wpływu. Ktoś podjął decyzję za nie i one bezpowrotnie straciły swój świat, swoje bezpieczeństwo, bardzo często właśnie najbliższych. I to są wspomnienia w zasadzie tylko złożone z bólu, tragedii, śmierci, strachu. Więc to były bardzo trudne rozmowy. Ja starałam się też w książce, żeby ona się nie składała tylko właśnie z tych złych wspomnień, w dużej mierze zaznaczyć ich przedwojenne życie. I tutaj na szczęście pojawia się uśmiech, pojawiają się dobre wspomnienia, radość, takie prawdziwe dzieciństwo. No ale potem jest ostre cięcie, wybuch wojny, no i ich losy zmieniają się dokładnie o 180 stopni, tak? Co też jeszcze wzmacnia ten kontrast tego, jak potem wyglądało ich życie. Namawianie bohaterów książki Dzieci Getta było trudne, bardzo trudne. Zresztą piszę o tym we wstępie tej książki, że oni całym sobą mi pokazywali, że nie chcą do tego wracać. Oczywiście ja ich nie zmuszałam do tego, to nie jest tak, że oni zdecydowali się na rozmowę dlatego, że ja ich do tego zmusiłam, nie. Wszyscy mają poczucie, że jest to niezwykle ważne, by o tym powiedzieć, szczególnie dzisiaj. I to jest też taka smutna refleksja z tych rozmów, które odbyłam, z tych spotkań. No właśnie, że oni uważają, że szczególnie dzisiaj trzeba głośno mówić o tym, co się wydarzyło ponad 70 lat temu. Że właśnie dzisiaj trzeba głośno mówić o Holokauście.
A więc z tego płynie taka smutna refleksja na temat naszej teraźniejszości, na temat tego, że skrajnie prawicowe ruchy zaczynają się odnawiać, że antysemityzm wraca na salony, że antysemickie komentarze płyną bardzo często z ust ludzi, którzy są u władzy, którzy są w parlamencie, którzy są, zajmują jakieś stanowiska w samorządach. No i to jest niezwykle niebezpieczne, bo zawsze się zaczyna od słów, zawsze się zaczyna od stawiania jednej grupy nad drugą grupą, wytykania palcem, uznawania kogoś za lepszego, za kogoś innego za niebezpiecznego, tworzenie takiej atmosfery strachu, inności. I to niekoniecznie dzisiaj musi być grupa Żydów, to może być inna grupa. Zresztą jesteśmy tego świadkiem bardzo często w ostatnich latach, że jakaś grupa jest wytykana palcem i zaczyna się nakręcać spirale nienawiści. No właśnie, potem zaczynają wchodzić w grę przemoc słowna, potem przemoc fizyczna. No właśnie, i oni mówią o tym, do czego to ostatecznie może doprowadzić w najgorszym scenariuszu, jeżeli nie powstrzymamy tej nienawiści wcześniej. No tak, to co pani mówi, to też skojarzyło mi się ze słowami Mariana Turskiego, który powiedział właśnie na obchodach w Auschwitz, że Auschwitz nie spadło z nieba. I właśnie tutaj neofaszyzm, czy też właśnie antysemickie ruchy, które, tak jak pani mówiła, właśnie świecą prym niestety na świecie obecnie, no to jest przerażające i właśnie myślę sobie, że też ten powrót możemy też zobaczyć na drugą RP, która wcale nie była wolna od antysemityzmu i to też, co się później działo z osobami wyznania mniejszościowego czy pochodzenia żydowskiego na terenie Polski pod okupacją, to też jest wynik właśnie, jak w drugiej RP wyglądała sytuacja Żydów w Polsce i możemy to porównać do tych dwóch stodół, gdzie w jednej stodole Polacy ukrywali Żydów, ale niestety w drugiej stodole ci Żydzi byli przez Polaków paleni. Rzeczywiście w tej książce pokazane są dwa oblicza Polaków, bo były dwa albo wiele różnych. Jakby ta historia nie jest czarno-biała i nigdy nie będzie, nawet jeżeli ktoś usilnie chce ją tak przedstawiać. To znaczy były różne postawy i nasi bohaterowie tej książki bardzo wyraźnie o tym mówią. Oni przeżyli dzięki temu, że ratowali ich między innymi Polacy. To znaczy ta pomoc żydowskim dzieciom zaczynała się od najbliższej rodziny. I to jest grupa ludzi, o której rzadko się mówi, ale to jest taka najważniejsza grupa na samym początku tej pomocy, czyli matki, babki, ciotki, całe rodziny, które robiły wszystko, by uratować dzieci. To był ich cel, to była najważniejsza rzecz. Oni wiedzieli, że oni sami mogą zginąć, ale chcieli właśnie uratować tych najmłodszych. A więc wyprzedawali swoje majątki, szukali pomocy, wykorzystywali wszystkie możliwe znajomości, żeby te dzieci ocalić. No ale właśnie potem był cały długi łańcuch ludzi, bez których tych dzieci by nie było. Jak brutalnie to nie zabrzmi. To znaczy było bardzo wielu Polaków, którzy pomagali. Krystyna Budnicka, jedna z bohaterek książki, była przekazywana z rąk do rąk. Ona nawet sama dzisiaj nie jest w stanie odtworzyć tych wszystkich ludzi, którzy brali udział w jej drodze do ocalenia, ale było ich wielu, tak? Bo jeżeli jakaś kryjówka była spalona, ona musiała zmienić miejsce, więc była właśnie z rąk do rąk przekazywana. I to jest jedna z postaw Polaków. Natomiast była także ta druga. I nie da się jej wymazać z historii, ponieważ byli też tacy Polacy, którzy zarabiali na tym, by złapać Żyda. I niestety bohaterowie tej książki mówią też jasno, że jak już byli po stronie aryjskiej i ukrywali się, to najbardziej się bali polskiego sąsiada, bo to polski sąsiad wiedział, kto jest nowy, kto się od nich odróżnia, od nich, czyli od Polaków, od nas, czyli od Polaków. Tak, to też co pani napisała, że Niemiec nie wiedział, jak wygląda Żyd w Polsce, bo miał tylko obrazek z pejsami, a to Polak wiedział, że... Dokładnie. Dokładnie, to znaczy bardzo wielu Niemców miało takie bardzo stereotypowe wyobrażenie Żyda, Żyda bardzo ortodoksyjnego, ubranego w ortodoksyjny strój, z pejsami, no czyli najbardziej charakterystyczny obrazek, natomiast jak wiadomo w Polsce żyli różni Żydzi, nie tylko ci ortodoksyjni, także całkiem zasymilowani,
część bohaterów książki w dniu wybuchu wojny, albo jeszcze trochę później dowiadywało się dopiero, że oni są Żydami. Nawet nie wiedzieli, co to znaczy. Co to znaczy, że ja jestem Żydówką. Polakom było łatwiej odróżnić osoby pochodzenia żydowskiego i niestety bardzo często to wykorzystywali. Także w książce są pokazane cała skala tych postaw Polaków. I te dobre, ale niestety także te złe, bo takie też były. No tak, też dwie z bohaterek pani książki urodziły się w Łodzi. Ja rozmawiam z panią z Łodzi, z miasta, które było drugim największym miastem, źle nazwę to słowo, skupiskiem ludności żydowskiej, tak, to źle brzmi, ale drugie największe getto było na terenie okupowanej Polski. I też ta różnica między warszawskim a łódzkim gettem też jest dobrze pokazana, na przykład gdzie wspomniano o Wielkiej Szperze, właśnie o tym, że kiedy dzieci żydowskie do bodajże 12 roku życia były skazane tak naprawdę na śmierć, na wywózkę do obozu zagłady. Tak, myślę, że wprost można to nazwać polowaniem na dzieci. Rzeczywiście w łódzkim getcie zapadły decyzje, które skończyły się tym, że to dzieci były najbardziej narażone. Było wielkie polowanie, kamienica po kamienicy były poszukiwane dzieci, które nie przydadzą się do pracy. Inni mieli ten bilet na życie właśnie dlatego, że mogliby pracować na rzecz okupanta. Dzieci za małe były nieprzydatne, więc po prostu były zabierane z domu, zabierane od najbliższych, wrzucane na wozy, potem wsadzane do pociągu i wywożone do obozów zagłady. Bohaterka książki Dzieci getta, która właśnie była w łódzkim getcie, czyli pani Zofia Lubińska-Roset, cudem uniknęła tej wywózki. Ona sama, jeżeli chodzi o wiek, łapała się właśnie na tę wywózkę, mimo że była postarzona w dokumentach i tak ryzyko było ogromne, ponieważ była drobna, mała i na dodatek była bardzo ciężko chora w momencie, gdy odbywało się to polowanie. Po prostu to był zbieg iluś cudownych zbiegów okoliczności. Jedni to nazywają cudem, inni szczęściem, inni przypadkiem, bo przez całe życie zadają sobie pytanie, jak to się stało, że to akurat im udało się przeżyć. No właśnie, jakby te zbiegi okoliczności, ale też pomoc i niezwykła mobilizacja rodziny uratowały ją i udało się ją wciągnąć właśnie do pracy, bo potem mogła przeżyć już po tych wielkich wywózkach, musiała pracować i to też było tak, że oficjalnie ona pracowała. Natomiast w praktyce to wśród wszystkich pracowników tych fabryk była taka cicha zmowa milczenia na tym, że te dzieci tak w praktyce nie pracowały. Im dawano taką taryfę ulgową. One właśnie wtedy mogły chwilę się bawić. Jakkolwiek to nie brzmi, ale tak, dzieci w getcie też się bawiły, bo były dziećmi. To też pokazuje właśnie to, w jakim one są wieku. Każda chwila, gdy mogły na chwilę zapomnieć o tym, gdzie są, że są głodne i że ich życie jest zagrożone, no to się bawiły. I właśnie to było wykorzystywane. Wszyscy pracownicy, ci dorośli starali się sprawić takie warunki, stworzyć takie warunki, by te dzieci na chwilę mogły być dziećmi. No to mi się skojarzyło z dwoma filmami. Chłopiec w pasiastej piżamie i Życie jest piękne. To właśnie ten motyw takiej zabawy, pomimo tutaj szalejącego Holokaustu. I właśnie to też chciałam zadać pytanie o to pogodzenie się z losem, bo właśnie jedna z bohaterek mówi o swojej babci, która pogodzona z losem wróciła po żydowską śmierć. To jest bardzo zastanawiające. Tak, to jest taka szokująca historia, ponieważ tutaj jest mowa o historii Katarzyny Meloch, która straciła bardzo wczesnym etapie wojny rodziców. Potem cudem z sierocińca w Białymstoku została wyciągnięta, wywieziona do warszawskiego getta, gdzie był jej wujek i babcia. No i właśnie udało się i ją, i jej babcię wyprowadzić z getta, co
co udawało się absolutnie nielicznym. Albo trzeba było mieć znajomości, albo trzeba było mieć pieniądze, albo trzeba było mieć wyjątkowe szczęście. Im udało się wyjść z tego getta i babcia po iluś miesiącach ukrywania się po prostu nie wytrzymała tego stanu. Stanu ukrywania się, wyrzeknięcia się swojej tożsamości, swojej historii, swojego pochodzenia, swojego imienia i nazwiska. I po prostu postanowiła wrócić do getta. Nikt z nią wtedy nie rozmawiał. Jakby jej motywy nie są znane. Katarzyna Meloch przez całe swoje życie próbowała odtworzyć tę historię, zrozumieć tę sytuację, dlaczego ta babcia chciała wrócić. I, no i prawdopodobnie właśnie wynikało to z jakiegoś załamania psychicznego, tego, że ona nie była w stanie dłużej żyć w ukryciu i wolała wrócić na pewną śmierć, bo to, że w getcie zginie, mogła być pewna tego. To, co pani właśnie mówi o tym, że rodzice, dziadkowie ratowali te dzieci, to, że osoby w fabrykach dawały, można powiedzieć, po prostu czas na zabawę dla dzieci, czyli też im pomagały przez to, to brzmi dla mnie tak, jakby można było powiedzieć, że tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata powinien też być przyznawany właśnie im. I rodzicom, dziadkom i też tym ludziom. I chyba nieprzypadkowo tutaj w Łodzi mamy park ocalałych, a nie ocalonych. To też jest chyba właśnie ważne, że nie tylko właśnie osoby z różnych narodowości ratowały Żydów, ale też oni sami siebie ratowali i to, że ocalali, to też jest właśnie takie ważne. I jesteśmy też po Chanuce zaraz. Przed chwilą ją świętowaliśmy. I na koniec właśnie chciałam zadać pani pytanie właśnie o to przesłanie z książki. Co, bo pani zadaje zawsze pytanie na koniec swoim rozmówcom, co oni by powiedzieli młodym osobom, a co pani jako osoba, która miała kontakt z osobami, właśnie świadkami historii, co pani by przekazała młodym ludziom? Ja bym przekazała, by znaleźli chwilę, by sięgnąć po przesłania tamtych ludzi. Ja nie mam swojego przesłania. Nie mam śmiałości ani czelności stawiać swojego przesłania ponad przesłanie tych ludzi. Właśnie na tym mi zależy. Uważam, że oni, jak nikt inny, mają prawo nam powiedzieć, jak żyć, dać nam kierunkowskaz, podpowiedzieć, zwrócić uwagę na rzeczy ważne. I te ich przesłania są absolutnie piękne, więc ja bym po prostu się podpisała pod tymi przesłaniami. Znaczy one są piękne, ale i czasem straszne, i czasem przykre, i czasem dojmujące. Bo właśnie tam w tych przesłaniach jest także refleksja o tej dzisiejszej Polsce. To, co najbardziej wybrzmiewa z przesłania książki Dzieci Getta, to słowa nigdy więcej. Nie pozwólmy, by kiedykolwiek w historii to się powtórzyło. Miejmy otwarte oczy na wykluczenie drugiego człowieka. Właśnie nie chodzi tylko o Żydów, nie chodzi tylko o antysemityzm, który historia nam wyraźnie pokazała, do czego prowadzi, więc to w oczywisty sposób powinno budzić nasz najwyższy niepokój, ale chodzi także o dyskryminację innych grup społecznych, na przykład ludzi ze środowiska LGBT, albo ludzi, którzy mają inny kolor skóry, albo ludzi, którzy wyznają inną religię. Właśnie na naszych granicach toczy się kryzys humanitarny. To też jest moment, w którym wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie, jakie powinniśmy mieć do tego podejście, jaki powinien być nasz stosunek, jak powinniśmy na to patrzeć. No bo właśnie, momenty, w których pada hasło sprawdzam, same do nas przychodzą. Nie ma wojny, nie musi być wojny, byśmy mieli okazję zachowywać się w porządku. I będzie to wtedy dla nas pytanie, później historia nas osądzi, czy byliśmy tymi, którzy palili, czy tymi, którzy ratowali w tych stodołach. To wtedy właśnie będzie to pytanie, czy pomogliśmy, czy przyjęliśmy tych, którzy, jak to jest w Ewangelii nawet napisane, prawda, że przyjąć przybyszów, nakarmić głodnych, spragnionych napoić. Też te przesłania powstańców, myślę, są bardzo warte uwagi, znaczy tak samo warte uwagi. I tam też padają takie słowa, że w czasach pokoju oby trwał zawsze, zupełnie inne rzeczy są sprawdzianem, tak? Znaczy nie trzeba walczyć na barykadzie, by
wykazać się przyzwoitością. W tych mniejszych gestach to też, też powinniśmy właśnie się w tym sprawdzać. Znaczy oni zwracają uwagę na to, by się rozejrzeć dookoła siebie, by poszukać słabszych, by pomóc drugiemu człowiekowi, który potrzebuje tej pomocy. Gestem, czasem, może też finansowo oczywiście, to jest taka podstawowa pomoc, ale właśnie, może na przykład rozmową z osobą, która jest samotna. Teraz jest taki czas świąteczny. No tak samo jak Wanda Traczek-Stawska, prawda? Ona jest jedną właśnie z powstańczyń i jedną z orędowniczek takiej rzeczy. Jak właśnie pani powiedziała o przyzwoitości, to mi się skojarzyło z Władysławem Bartoszewskim, który powiedział, że warto być przyzwoitym. Super, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam państwa również na strony społecznościowe Rod Muć, no i oczywiście do zakupu książki pani Magdy Łucjan o tytule Dzieci getta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.